Zadanie. Która jest teraz godzina? Pyta Michał ojca. A policz. Do końca doby pozostało 3 razy mniej czasu niż upłynęło od jej początku. Teraz jest, no właśnie, która godzina? To zadanie zrobimy przy pomocy takiego przedstawienia graficznego. Niech początek tego naszego prostokąta to będzie początek doby, a koniec naszego prostokąta to jest koniec doby. Cała doba ma, wiadomo, 24 godziny. Tutaj, w tym miejscu, niech będzie czas w chwili obecnej, czyli możemy napisać teraz. Wiemy, że czas, który pozostaje do końca doby, jest 3 razy mniejszy niż czas, który upłynął. Czyli czas od początku doby do chwili obecnej, do teraz, jest 3 razy większy, napiszmy 3x, a ten czas od teraz do końca doby jest 3 razy mniejszy, czyli x. Myślę, że tutaj ta zależność między 3x a x jest jasna. No i dodajemy teraz 3x plus x, to jest cała doba, 24 godziny. Tutaj x redukujemy, otrzymujemy 4x równa się 24, zatem x równa się 6 godzin. Więc możemy wpisać na rysunku 3 razy 6 to jest 18. Tutaj x jest równy 6, czyli do końca doby jeszcze brakuje 6 godzin, a już upłynęło 18 godzin. Teraz czytamy podpunkty. W chwili obecnej teraz jest godzina 16. Nie, ponieważ teraz jest godzina 18. Upłynęło właśnie 18 godzin. Tutaj piszemy nie, a tutaj tak. Teraz jest 6 godzin do północy. Zgadza się, brakuje 6 godzin do północy. Piszemy tak.